Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Filipek i dzisiaj chciałbym wam przedstawić moim zdaniem czołg, który powinien być 10 tierem, a mowa jest o chińskim najnowszym czołgu ciężkim, czyli WZ-114. Okej, co trzeba wiedzieć o tym czołgu? Trochę informacji. Był dostępny za ostatni maraton z okazji chińskiego nowego roku i można było go zdobyć poprzez zrobienie 10 etapów. I wtedy można go było zdobyć za darmo, ale wiadomo jak to z maratonami bywa w WOTie. Wtedy jest najniższy poziom gry ludzi na randomach. No i też trzeba cholernie dużo grać, żeby taki maraton zrobić. Ja go mam, udało mi się ukończyć całe 8 etapów, więc nie zapłaciłem za niego aż tak dużo, ale co mogę powiedzieć? To był błąd. Ten czołg jest kolejne gówno, które Wargaming chce nam opchnąć, żebyśmy myśleli, że dalej dbają o tą grę. Dlaczego? To działo. To jest taki istny siewnik, rozrzutnik gnoju, bo to ma, no może nie aż tak słaby rozrzut, bo 0,31, ale czas celowania tutaj 3,66 sekundy, to jest dramat. No i jeszcze czas przeładowania, tutaj był 20 sekund. Ale go zmniejszyli do 18, bodajże, albo do 19. No i niby zaletą tego działa ma być wysoka alfa, 530, ale już tyle samo, a nawet więcej alfy, bo 560 jest na polskiej dziewiątce, 50 TP Tyszkiewicza. On na tym dziale, już wam pokazuję, 130 mm, ma lepszy czas celowania, no słabszy rozrzut, ale krótsze przeładowanie działa niż tamta WZ-a. No i zazwyczaj tak jest, że jak jest działo dziesiątki na dziewiątce, to jest zazwyczaj ono znerfione i to tak właśnie wygląda. Kolejna rzecz przemawiająca za tym, że powinien to być 10 tier, to to, że można na nim zarabiać obligacje tygodniowo. Przecież to jest zarezerwowane tylko dla dziesiątek. Zobaczcie, 277, 705A, Pan RTBR czy STRV w moim garażu, wszystkie mogą zarabiać obligacje. A tutaj mamy dziewiątkę, chyba jako jedyną w grze, która może zarabiać obligacje. Nie wiem jak to wygląda z tymi dziewiątkami na przykład za bitwy klanowe. Czy za rankingówki typu Koncept 1B, KPZ 50 ton. Jeżeli one też mogą zarabiać obligacje, to mnie tam sprostujcie w komentarzach, ale... To się po prostu nie mieści w głowie. Że dziewiątka może zarabiać obligacje. No i kolejna rzecz przemawiająca za tym, że to powinien być 10 tier, to liczba jego HP. Bazowo mamy tutaj 2300. Ze wzmocnieniem dodatkowe 230, czyli 2500 HP. To jest więcej tutaj niż bazowo ma 277 czy 705A. W zasadzie tylko te super heavy'ki typu S100, Mouse, Type 5 Heavy mają od niego HP więcej. Ale to, że mamy HP, wcale nie oznacza, że mamy pancerz. Spójrzcie na to. To jest model właśnie WZ-114. I tak, mamy tutaj duży garnek, który nie pomaga. Naprawdę, nie pomaga. Bo jest bardzo łatwo przebijany przez siódemki w zasadzie. No bo co to jest 150 mm? Górna płyta no też jakaś wybitna nie jest. Dolna płyta to porażka. Bo ona jest pod słabym kątem.
mimo iż ma 150 mm. A nawet jak spróbujecie się skrapować, to i tak będą was tutaj, to i tak będzie można was tutaj w te policzki przebijać. Także to jest typowy wieżowiec z tego czołgu. No i kolejny na jego minus to jest jego mobilność. Ten moloch waży 70 ton. Co jak na chiński pojazd jest dużą wartością. Do tego mamy strasznie słaby silnik, bo tylko 850 koni. Ja tutaj nie mam zamontowanego turbo. No i do tego słaba moc na tonę z tym idzie w parze i niska prędkość maksymalna, bo 33 km na godzinę. No to chyba z górki i z wiatrem. Bo tyle to na prostej ten czołg nie osiąga. Ale czy ten czołg ma jakieś zalety? No zaletą jest pancerz na wieży, o którym już mówiłem. Zaletą na pewno jest jego dobre opuszczenie działa, minus 10 stopni. No i też można by to do tego zaliczyć dosyć wysokie uszkodzenia, średnie uszkodzenia, ale cóż. No mówię, Tyszkiewicz ma więcej średnich uszkodzeń na strzał, a ten, a szybciej ładuje. No i tutaj nie zawsze RNG jest łaskawe. No to cóż. Tyle co mówiłem tego pojazdu. No może poza tym, że jeszcze uwielbia w nim umierać załoga, palić się. Ten czołg uwielbia dostawać w magazyn. Także tutaj można by rozważyć zmienioną konfigurację bojową. No i też trochę chyba można by było dać duży zestaw naprawczy. Ja wożę mały. No to co? Czas na bitewkę na żywo. Okej, okay, wyszukał nam mapę. Bezpieczna przystań na topce z ósemkami. No i cóż. Zobaczymy, jak to będzie. Okej, okay, wczytaliśmy się. Misja solidny pancerz. Trzykrotność trzeba odbić swojego HP. No to co? Co można by tu zrobić? Ja bym pojechał do bunkra i tam się ostrzeliwał, bo co oni mają? Emil, iPhase 1. Czekajcie, jeszcze tylko trochę głośność zmniejszę. Okej, okay. Co się stało? No i tak. Widzicie, minęło 16, prawie 17 sekund i dopiero przeładowałem. No, dobra, no na płaskim może się rozpędzę do tych 30, ale to na beton, po betonie jadę. Znaczy już taki Renegade jest ode mnie szybszy. No i co, ustawiamy się na skrapa. Niech ten spoko. Sarkazm zawsze w cenie. Okej, okay, dobra, bitewka. Bitewka sobie leci. Project to się mnie tu nie spodziewa. O ile w ogóle wyjedzie. Siema. O! 535, to jest właśnie moc tego pojazdu. Duża alfa, tyle że teraz ładuje pół wieku. No i teraz już, o, nie wie. Także jedziemy do przodu. Dokręcamy tu do prawej i będę się ostrzeliwywać z tym iPhase 1-em. No chyba, że mnie ten T-54E1 zastopuje. No to co? Czas się tym zająć. Aim, aim, aim. I nie przebiję, zobaczcie. Przebiłem, 501. RNG nie jest łaskawe dla tego pojazdu. Gość się jeszcze do tego wystrzelał. Dobra. Lucyferk, zajmij się nim. Ja sobie podjadę do tego iPhase 1. Tak. Jeżeli zrobicie 2000 na tym czołgu, to jest już dobrze. Bo to zajmie wam ponad minutę. Dobra, jedziemy.
Size Crab, bo w sumie za dużo ich możliwości nie ma. Emilka widać, można go przebić i nie przebije. Nawet nie trafię. Szczerze? Widzowie? Mam to gdzieś. Tego 122 TM-a. Trzeba pomóc obiektowi. No i cóż, tutaj będziecie widzieć wszystko, co ten czołg powinien zaoferować. No, może poza opuszczeniem działa. Dobra. O, świetnie. Dobra. No i kij, przyjmę pocisk. A jednak nawet nie. No i tak, celujemy pół dnia. Może w garnek, może w dolną płytkę. Przebite. Widzicie? To były chyba najniższe możliwe obrażenia. 427 poniżej 100 damage'a poniżej średniej. No. Widać. Odbijaj się. O. No rób tak dalej swojego sobie skrapa. Dobra. A to. Dobra. Jak nie masz przebijać w górną płytę pod takim kątem, to ja podziękuję. I da się strzelać z czymś innym. Bo tutaj nie ma tego AT-54A1. A w ogóle tutaj mało czołgów mamy. Tam Emil został zniszczony. Cóż, ten H jest dużym zagrożeniem dla mnie. Tam mamy tu 54. O, tu jest ten H. Ten H wyczuje, jak ja strzelę. Wyczuje moje bardzo długie przeładowanie. Obiekt mi jedzie chyba na pomoc. Siema. Właśnie. Ale zobaczcie, co gra zabrała, to teraz oddała. I zadałem aż 600 damage'u. Ten H na przeładowaniu. To wcale nie oznacza, że mogę na niego na YOLO wyjechać. Ja tylko pobejtować. Kurde. Skończyłem. A, obiekt skończył T-54-1. I teraz tak. Można tutaj już przyjechać sobie. O, Emil. On nie widzi. Emil zawsze był taki wysoki? O, widzicie? To jest to, o czym mówiłem. Dostaniecie w garnek, to jeszcze wam przy okazji w gratisie dowódca zginie. O, świetnie, tam. Widzicie, wszystko w garnek przebija ten pojazd. Tak jakby... No chyba rozumiecie, AF Phase 1 musi skończyć tego TM-a. Właśnie, teraz chowam. Staram się przynajmniej chować ten garnek. Możecie próbować zasłaniać ten garnek swoją lufą. Bo ten hamulec wylotowy na lufie jest w miarę duży. No ale no wiecie, to nie zawsze się sprawdza. Nie mają za bardzo czołgów ciężkich, które mogłyby mi zagrozić, dlatego zobaczcie. Taktyczna cofka z wcelowaniem się na TMA. Znaczy, Emil wystrzelił. Chyba teraz będzie ładować. A może jednak nie. Zobaczcie, teraz wymuszę na nim taki ruch, żeby on się jeszcze bardziej cofał. O, AF Phase 1 tu przyjechał. Czyli obiekt powinien mieć teoretycznie wolną rękę. No co, ja muszę być tu wcelowany. O, ten ma ode mnie lepszą pozycję. Ja go muszę przebić tym strzałem. No, tak jak mówiłem. Wymuszenie to było. Teraz tak. Mogę się dostać w ogień krzyżowy. Dlatego ja bym teraz zrobił tak, że Emil stąd odjeżdża. Albo mnie tylko bejtuje. A FS1 musi się ruszyć. Emil wie już, że ja tu jestem. Szarfutur jest u góry. Może zechce się na mnie zjechać. Widzicie? Penetracja działa.
Teraz jest działa, działa. Jak wiecie, o co mi chodzi. Teraz muszę uważać, żeby mi szar futur nie wyjechał od góry. Bardzo trzeba na to uważać. Oni bardzo łatwo mogą mnie wziąć w ogień krzyżowy. Dobra, szar futur padł. Zarówno Emil, jak i Phase One są dla mnie na strzała, a ja dla nich nie jestem. Także co? A Phase One stoi do mnie pleckami. A nie. Tył to mam co najwyżej wieży. Emil mnie magazynkuje. I tak by się jednak, chyba jednak dla mnie bitwa nie kończyła. Bo go skończył obiekt. Dobra. Tak by wyglądała gra tym czołgiem. 3800 damage'a. Myślę, że całkiem ok bitwa na żywo. Tutaj nic nie było ustawione. Tak by to wyglądało. Mówię, ten czołg jest bardzo wymagający. Musicie uważać podczas strzelania, żeby, że jak wróg zna wasz pojazd, to wyczuje, że wyładujecie 16 sekund i w ten sposób może wam wsadzić pestkę albo nawet dwie. Widzicie? Boost do zarabiania działa. Pierwsza klasa, 4000 damage'a i pierwsza klasa. Pierwsze miejsce w tabeli, 1140 bazowego expa. No mówię. Tym czołgiem ludzie dużo nie... Ludzie dużo nie grają. Bo po prostu się on nie opłaca. Przy okazji, ukończona misja? No co? To są moje argumenty, dlaczego ten czołg powinien być 10 tierem. Widać, że Wargaming chciałby zrobić dyszkę premium, taką z boostem do zarabiania, ale jeszcze się boją to zrobić, dlatego wprowadzili, cóż, 9 premium. No i tutaj jeszcze taka mała ciekawostka. Tutaj, jak widać, to hamulec wylotowy i ogólnie lufa jest inna niż jest w WZ-cie. Zobaczcie, tutaj hamulec wylotowy jest taki z dziurkami. O, czekajcie, lepiej zaraz wam to pokażę. Zobaczcie, tutaj są takie dziurki. A tutaj macie tak jak w ISU. Co może stawiać na znakiem zapytania, czy czasem nie miało to być innego działa? Na przykład 152 mm. Wtedy to byłby czołg ciekawszy. Wtedy to jego ładowanie byłoby uzasadnione. No ale cóż. Wargaming nie robi niczego dobrego dla graczy, jeżeli to nie leży w ich interesie. Także cóż. To by było na tyle. Dajcie znać, co sądzicie o tym czołgu. Ja go mam. I szczerze mówiąc, czy żałuję, czy nie żałuję? Ciężko mi powiedzieć. No to co? Ja zmykam. Mam dla was też niespodziankę. Cześć.